Do najbliższego meczu z Piastem Gliwice Lech Poznań przystąpi bez swojego kapitana. Hubert Wołąkiewicz w Szczecinie otrzymał żółtą kartkę i musi pauzować. Trzeba się uderzyć w piersi i trzeba zapierdzielać, bo nic pozostaje, bo jeżeli chcemy odpracować to, co dzisiaj zrobiliśmy, to musimy wygrać z Piastem Gliwice u siebie i w kolejnych spotkaniach pokazać serduchu i charakter. Do składu wrócą natomiast zawodnicy, których żółte kartki wykluczyły z pojedynku sportowcami. Trener Mariusz Rumak będzie miał więc do dyspozycji Barego Douglasa, Karola Linettego i Łukasza Teodorczyka. Wolelibyśmy, żeby rywalizacja przed każdym meczem była w pełni, by nie było z góry założenia, że ktoś nie musi zagrać, że ktoś nie może zagrać, tylko żeby każdy piłkarz miał prawo tej rywalizacji, uczestniczyć w tej rywalizacji. Jeśli taka sytuacja się zdarza, to trzeba sobie z tym poradzić. W porażce z Pogonią Szczecin Mariusz Rumak nie krył, że bez względu na kartki zmiany w składzie są konieczne. Nie wykluczam. Nie wykluczam, bo jak zrobimy analizę, no to zespół, który przegrywa 5-1, nie może w tym samym składzie wyjść na boisko. Wciąż nie wiadomo, czy do gry na obronie gotowy będzie Paulus Arajuri. Fin do tej pory nie grał z powodu bólu kolana.